Kochani, chciałem powiedzieć parę słów dzisiaj na temat, który tu jest ważny w dzisiejszych czytaniach. Ksiądz Wojciech dzisiaj mówił trochę innych sprawach, też bardzo ważnych. Proszę zwrócić uwagę, Bóg mówi przez proroka Jeremiasza, mówi: mówi tak, w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu: przywiodę ich do strumienia wody równą drogą i nie potkną się na niej. Takie zapowiedzi Starego Testamentu odnoszą się do Ducha Świętego, że Bóg prowadzi do strumienia wody żywej, do Ducha Świętego i prowadzi równą drogą. Co więcej, tutaj mówi Bóg, że prowadzi ich jak ojciec. Jestem bowiem ojcem dla was, a wy jesteście moim synem pierworodnym. Nasza trudność w dużym stopniu polega na tym, o czym tu już mówiliśmy wielokrotnie, że my nie czujemy się dziećmi tego Boga, który nas prowadzi do źródeł wody żywej. Prowadzi nas do swojego Syna, do Ducha Świętego, do tego, żeby Bóg działał. W Starym Testamencie było to zapowiadane, a w Nowym Testamencie mamy właśnie tego owoce. To się dzieje. I Duch Święty działa wszędzie. Działa oczywiście wtedy, kiedy zbierają się członkowie Kościoła, biskupi, kardynałowie, papież. Działa Duch Święty, na tym synodzie też, tam działa Duch Święty, ale to jest tak wyjątkowo. Natomiast na co dzień, pamiętajcie, słyszycie to, kochani, na każdej mszy świętej, co niedzielę. Kapłan zaczyna konsekrację od słów: ześlij Twego Ducha na ten chleb i wino, aby stały się ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Duch Święty we mszy świętej przez ręce kapłana, przez jego charyzmat, który otrzymał w święceniach, działa. Duch Święty wtedy działa. Ja doświadczyłem tego, kiedy tu przed tym ołtarzem klęczałem i z rąk księdza kardynała Nycza otrzymałem sakrament święceń diakonatu. I po tym sakramencie zaczęło się stopniowo coraz mocniej to działanie Ducha Świętego. Ono się od święceń zaczęło, naprawdę, od święceń. I to, że dzisiaj właśnie to błogosławieństwo mamy i że tutaj się możemy modlić, to jest ogromny owoc tego, że Bóg obiecał, że nas przywiedzie do strumienia wody, czyli do źródeł Ducha Świętego, i Bóg to wypełnia. Bóg to wypełnia. W Kościele to się dzieje. To się dzieje na co dzień. Ale
Problem jest taki, że my możemy nie chcieć, żeby w nas to się działo. Są czasami takie sytuacje w naszym życiu, że wątpimy, że nie chcemy, że nie przyjmujemy. Kiedy przychodzą po błogosławieństwo do mnie całe rodziny z małymi dziećmi, wtedy na ogół prosimy Pana Jezusa wspólnie, aby właśnie Duch Święty sprawił, żeby te małe dzieci w przyszłości poznały Boga. Bo małe dzieci na początku to bardziej lub mniej od rodziny przejmują pewne rzeczy, albo nie przejmują, jeśli tego nie ma w rodzinie. Ale to nie jest jeszcze ich. A potem jest problem, żeby to się stało wiarą, wiarą. I to trzeba się o to modlić. Pamiętajcie, to chcę powiedzieć. Jak dziecko się rodzi, to już jest sens prosić Ducha Świętego o wiarę dla tego swojego dziecka. Bo wiara to nie jest tak, że o, i ona jest, albo jej nie ma, że to od świata zależy. To nie wiadomo, od czego zależy. Bywa tak, że rodzina jest bardzo taka z dala od Kościoła, a raptem młody człowiek w okresie dojrzewania, w okresie tego wzrastania, no, zaczyna się dopominać o wiarę. Nie zapomnę nigdy, kiedyś do mnie przyszedł tu młody człowiek, prosząc o to, żebym go przygotowywał do chrztu i powiedział, że w swoim czasie tego nie otrzymałem. W swoim czasie, kiedy powinienem, on się tak nawet mocniej wyraził, że kiedy powinienem, nie otrzymałem. Więc on był przekonany, że on powinien. Ale nie każdy, no, wiara w nim się rodzi, nie wiadomo skąd. Dlatego jest potrzebna modlitwa. Właśnie, to jest ta modlitwa do Ojca, tak? Żebyś, Ojcze, przywiódł moją rodzinę, moje dzieci, nas wszystkich, Kościół, do strumienia wody równą drogą, tak? Czasem ta droga jest nierówna i czasem się ludzie buntują. Nie chcę, żeby mnie Bóg prowadził do... Nie chcę Ducha Świętego, nie chcę Jezusa, nie wierzę. Ale może przyjdzie czas, że zechce. W Ewangelii mieliśmy tego Bartymeusza, tak? I Bartymeusz przy bramie miasta Jerycha siedział, żebrał. I z jego serca wyrwało się to: Jezusie, ulituj się nade mną. Ale to trzeba już mieć naprawdę, no, dostać sporego kopniaka od życia, żeby wołać tak rozpaczliwie, ulituj się. Czasami my mamy takie sytuacje życiowe, wołamy, ulituj się, już nie mogę sobie dać rady, ulituj się. I zobaczcie, Pan Jezus mówi, żeby on przyszedł i pyta go jeszcze, co chcesz, abym ci uczynił. To jest bardzo ważne. Każdą z nas Pan Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił. Tak? Jak tu podchodzicie po błogosławieństwo, to każdy, no ja nie pytam, tak? Nie ośmieliłbym się tak... No aż tak być, że tak powiem, natarczywy. Pan Jezus pyta, co chcesz, tak?
a my często chcemy no takich rzeczy doczesnych i wcale nie chcemy tych rzeczy większych. Proszę zobaczyć. Ten prosi, Bartymeusz, rabuni, żebym przejrzał, tak? Prosi o to otwarcie oczu. My często mamy oczy zamknięte. I to nie to, że mamy oczy tam, że chore i z tego powodu te nasze oczy nie widzą, ale często mamy zamknięte te oczy wewnętrzne, oczy duchowe i bardzo się oburzamy, jeżeli ktoś nam by tak powiedział, ty nie widzisz i ty nie za bardzo chcesz widzieć, tak? Pan Jezus faryzeuszom mówił bez ogródek to, że oni nie widzą i oni nie chcą widzieć, tak? Gdybyście mówili, że nie widzicie, tak? Panie, jestem taki słaby, niewidomy duchowo, to Pan Jezus mówi, nie mielibyście grzechu. Ale kiedy mówicie, że widzimy, tak jak my często mówimy, nie mówię tylko do tych, którzy tutaj są w kościele, bo to są serca te delikatne, mówię do wszystkich tych, co tam słuchają też, gdzie, przez internet być może, tak? Jeżeli mówisz, widzę, to Pan Jezus tak powiedział, to grzech Twój trwa nadal, bo my nie chcemy uznać tego, że my jesteśmy no, z duchem, sercem niewidomi i potrzebujemy, żeby się ulitował nad nami Pan Jezus. To wtedy mamy to serce otwarte. A jeżeli mamy pewność taką, że nic mi nie potrzeba, to mamy serce zamknięte. I proszę zobaczyć, Pan Jezus mówi tak, idź, twoja wiara cię uzdrowiła i natychmiast przejrzał i poszedł za nim drogą. Otóż my często tak prosimy, Panie, Pan Jezus nas pyta nawet, czego pragniesz? A my mówimy, bo nas bardzo tak, nam doskwiera bardzo nasze życie. Panie, żebym był uzdrowiony czy wyleczony z mojej choroby, z moich problemów. Żebym był uleczony, uzdrowiony. I Pan Jezus zna przyszłość, zna serce tego człowieka, uzdrawia, tak? I tam to się wyleczyło. Lekarze działali przez mocą też, no jak lekarz nas leczy, to wcale nie znaczy, że Bóg nie działa. Właśnie przez lekarzy działa najczęściej. Czasem działa w taki sposób wyjątkowy. Ale to zupełnie wyjątkowo tak działa. A więc uzdrawia, jesteśmy wyleczeni i co? I świetnie, już jestem zdrowy, no to już nie potrzebuję Pana Jezusa. Nie idziemy za Nim drogą, kiedy jesteśmy uzdrowieni, tylko idziemy swoimi drogami. I tu jest problem, tak? Że Bóg ma dla nas Ducha Świętego. Bóg nas chce prowadzić do siebie. Ale czy my chcemy iść za Nim, czy chcemy tylko być zdrowi? Czy chcemy tylko być wyleczeni, czy chcemy Jego poznać? I Bóg często dopuszcza,
że człowiek się ze swoją nieszczęściem, trudnością, chorobą zmaga całe życie, zmaga. Ale się wielokrotnie o tym przekonałem, wielokrotnie. Słuchajcie, w młodości, kiedy byłem w wieku studenckim, tam trochę jeszcze później, zaczynałem działać jako świecki duszpasterz, to wtedy posługiwałem dla chorych. I wśród chorych, tak to można zaobserwować, wśród niepełnosprawnych, że naprawdę bardzo często, jak człowiek jest niepełnosprawny, jak jest trochę, ma jakieś niedomaganie wielkie, to on się trzyma Boga. Ja znam takie rodziny, że właśnie się bardzo trzyma Boga. Ta rodzina, gdzie tam Bóg dopuszcza pewne cierpienie. I to jest jakaś wielka tajemnica, że człowiek, kiedy trochę nad nim taki wisi ten bicz, to on do Boga się garnie. To jest taka wielka słabość ludzka. Kiedyś w dawnym katechizmie to się rozróżniało, że nawrócenie może być prawdziwy żal za grzechy, taki doskonały i niedoskonały żal za grzechy. To doskonały żal za grzechy to jest z miłości do Pana Boga, a niedoskonały to ze strachu o siebie. To my mamy takie podejście często, ze strachu o siebie, żeby mieć życie łatwiejsze, żeby lżej było. Ze strachu o siebie to my Boga prosimy, Panie, ulituj się nade mną. Ze strachu o siebie. Ale potem to już trzeba pójść za Nim, jak ten Bartymeusz, z miłości do Niego, tak? Z miłości do Niego. Dlatego Ciebie, Panie, teraz prosimy, naucz nas szukać Ciebie w sposób doskonały i iść za Tobą i znosić, dźwigać to, co dopuszczasz, bo często to jest łaską dla nas, i abyś się nami opiekował, i abyś nas uzdrawiał, i abyś nam otwierał serce na Ducha Świętego. Duchu Święty, działaj w naszych sercach teraz. Ataia seja mai, atanaje tej, etenakaia sej, eteje tenakaia sej, mamaia seja tai. Duchu Święty, prosimy Cię, opiekuj się tu nami, opiekuj się Bielanami, opiekuj się tu naszą wspólnotą, opiekuj się Polską, broń ją od tego, żeby nie odchodziła od Ciebie. Zapewnij jej bezpieczeństwo, opiekuj się światem całym, opiekuj się tam, gdzie są nieszczęścia i wojny, na wschodzie i na południu, opiekuj się wszystkimi na północy i na zachodzie. Tak bardzo Cię prosimy, Panie, działaj. Ataia seja mai, atanakaia sei. Przetrwa wieczny. On dobry jest, On jest Panem mym. Jego miłość przetrwa wieczny. Znieś głos.
jest Panem mym, Jego miłość przetrwa wiecznie. Zniesz głos, zniesz głos, zniesz głos. Jest z nami, 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 jest
Kochani, dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam w przyszłą niedzielę. Szczęść Boże wszystkim.